Na starcie piątych żarowskich biegów strefowych, które odbyły się w niedzielę 4 października, stanęło ponad 250 uczestników. Bardzo serdecznie witam wszystkich biegaczy, wszystkich zawodników, zawodniczki. Życzę Wam, żeby ten bieg przeszedł przede wszystkim, czy przebiegł przede wszystkim bez kontuzji, bez urazów, bez przykrych niespodzianek. Życzę wspaniałej zabawy i zwycięstwa wszystkim, którzy dobiegną. Mam nadzieję, że to wszyscy będziecie robić. 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wystartowali uczestnicy na dystansie 10 km. Piąte żarowskie strefowe. Czekamy na mecie. Do pokonania były dwa dystanse, 5 i 10 km, a ci najbardziej odważniejsi śmiałkowie pobiegli na obydwu dystansach. Pogoda sprzyja, nie jest za gorąco, nie jest pochmurno, zbyt mocno nie pada deszcz, także warunki idealne. Jak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobiegnę. Rekordy nie pobiję, ale liczy się zabawa i fajna organizacja. Tak? Piątych biegów strefowych dzięki właśnie gminie Żarów. Głównym sponsorem imprezy była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Invest Park, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest aktywna nie tylko w wymiarze gospodarczym, a także w wymiarze społecznym. No, wpisuje się to doskonale w społeczną odpowiedzialność biznesu, no i uczestniczymy bardzo chętnie w tego typu przedsięwzięciach. A czy pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy też tutaj są obecni na biegu? Jak co roku, policzyłem, że jest nas czwórka i na pewno w przyszłym roku też chcę do nich dołączyć. Żarowskie biegi strefowe wsparli także PCO Żarów, Jako Polska, Jagi, Elektrolux Żarów, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Centrum Pucharowe TM oraz Gmina Żarów. Organizacji wydarzenia podjęło się Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Podczas biegów rozgrywane były także biegi dla dzieci, które miały miejsce na boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej w Żarowie. Sportowa impreza wpisana była w obchody 19-lecia Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Po biegu wśród wszystkich uczestników rozlosowano cenne nagrody, m.in. zmywarkę firmy Electrolux. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie składa serdeczne podziękowania sponsorowi głównemu, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park. Słowa podziękowania należą się również pozostałym firmom, które wsparły sportowe wydarzenie.